Halo, witajcie, tu znowu Ryfek, witam was w kolejnym odcinku z The Mining of Isaac Afterbirth Plus. Zanim sobie wskoczymy do gry, prac nie będę pokazywał, jest dziś strasznie późno, nie chce mi się. Na następnym odcinku pokażemy. Strasznie dużo z was, od naprawdę nie wiem jakiego już czasu, strasznie dużo odcinków już nagrałem, od kiedy te komentarze zaczęły się pokazywać. Piszecie, abym zaczął nagrywać jakieś challenge. Naprawdę, jakoś nigdy challenge nie lubiłem, ale postanowiłem, że może zaczniemy jakieś właśnie takie challenge już nagrywać. Nie ogarnąłem jeszcze programu, który pozwala mi startować z danymi przedmiotami, więc takich jakichś tematycznych specjalnie challenge zrobić dziś nie możemy. Zrobimy dziś challenge D6, nie wiem, czy się tak nazywa. Widziałem paru youtuberów, którzy to nagrywali, nie wiem, czy w Polsce parę takich nagrywało. O co chodzi w tym challenge'u? Gramy sobie jako Isaac. Mamy kostkę D6 i z tą D6 będziemy chodzić do końca gry. Nie zmienimy tego na żaden inny przedmiot aktywny. I o co w tym challenge'u chodzi? Jeżeli chcemy zmienić przedmiot, możemy to zrobić. No, Curse of the Blind, trochę nam się słabo trafiło. Jeżeli chcemy przedmiot zmienić, możemy to oczywiście zrobić, ale po takiej zmianie przedmiot musimy wziąć. Więc no to jest... nie aż taki jakiś strasznie trudny challenge. Wydaje mi się, że aż takiego pecha nie mamy, że na przykład zmienimy jakiś słaby damage up. No zazwyczaj damage upów nie zmieniam, ale dla przykładu zmienimy na przykład jakiś speed up, bo będziemy myśleli, że dostaniemy coś lepszego, a dostaniemy zamiast Bob's Brain, który musimy wziąć, przypominam. Coś co zmienimy, musimy wziąć. To jest też ciekawe na przykład w przebraniu przedmiotów z Devil Roomu. Ogólnie ich nie muszę brać, ale jeśli je zmienię w nadziei na dostanie czegoś dobrego, no już przedmioty muszę wziąć, więc trzeba uważać na to zdrowie, jeżeli chodzi o Devil Roomy. No nie wiem, taki naprawdę prosty challenge jak dla mnie na sam początek. Na następny odcinek ogarnę właśnie program, który pozwala nam startować z jakimiś przedmiotami na przykład od początku rozgrywki. Więc jeżeli macie jakieś pomysły odnośnie właśnie challenge'y, jakieś śmieszne połączenia przedmiotów, jakieś wymagania, że nie wiem, nie mogę brać przedmiotów z Devil Roomu, albo nie mogę brać przedmiotów z Treasure Roomu, a zaczynam z czymś bardzo dobrym. Jak macie coś takiego, to piszcie. Pewnie trochę tych rzeczy przeczytałem. No i tak jak mówiłem, Bum Friends, no musimy go wziąć, bo mamy akurat Curse of the Blind na pierwszym piętrze. Trochę niefajnie, że nam się to trafiło, ale mówi się trudno. Bombę za bombę wymienimy, do tego skrzyneczka z kluczem, bardzo fajnie. Kluczyk nam się przyda. Pod koniec piętra oczywiście wrócimy się po kamień z X-em, który zostawiliśmy w tamtym pokoju. Już widzę jak... no widzę, nie wiem czy ktoś napisał już w tym momencie komentarz, że Ryfek jesteś głupi, ominęłeś kamień z X-em. Ale pewnie znaleźli się tacy, którzy myśleli, że go nie widziałem i ominąłem i po niego nie wrócę. Tu mamy kolejny kamień z X-em, niestety nie mamy na niego bomby. Chyba, że bomba nam się trafi z naszego pierwszego kamienia z X-em. Chociaż tak, nie chce mi się po tamten wracać. O mój Boże. Ten kamień z X-em rozwalimy i wiecie co? Jeżeli wyleci jakiś Soulheart, weźmiemy nawet przed walką z bossem ten Soulheart. Ja się boję, że zaraz umrzemy. Czerwone serduszko, nie wyleciało. Jakbyśmy stali po drugiej stronie, to byśmy mogli pewnie rozwalić kamień z X-em za pomocą troll bomby. Small Rock, bardzo fajnie. Small Rock wiadomo, że się trafi. Nawet bez widoczności przedmiotu Curse of the Blind i tak zawsze jedynym przedmiotem, który może się nam trafić z kamienia z X-em jest Small Rock. Soulheart, który weźmiemy, tak jak mówiłem, już teraz dostaliśmy speed downa, kurde, no tak bardzo bym chciał jakiegoś speed upa za moment dostać, bez tego jest naprawdę kiepsko jak dla mnie. Lecimy na walkę z bossem, jeszcze tylko poprawię sobie trochę słuchawki, bo mi zaczynają się psuć. Z tymi słuchawkami jest przerąbane trochę. No nic, Widow czarna, jeden z gorszych bossów na pierwszym piętrze, jaki mógłby się nam trafić. Chyba nie jest aż tak zła jak we flashowym Isaacu. Pamiętam, że jest taki youtuber, o Jezu, jak on się nazywał? Coś tam, Streak, Cobalt Streak, o, chyba tak się nazywał. Nadal się nazywa, tak. We flashowego Isaaca grał naprawdę strasznie dużo czasu. Piżamy, spoko. Strasznie dużo czasu we flashowego Isaaca grał. I właśnie czarna Widow sprawiła, że stracił win streak tam ponad 100 gier wygranych z rzędu. To jest masakra. Nie wyobrażam sobie, aby mógł coś takiego osiągnąć w Isaacu.
No ale też trzeba przyznać, w tamtym Isaacu nie było Losta. Teraz z Lostem i z Keeperem jest to zdecydowanie trudniejsze do zrobienia. Też pamiętajcie, też chciałbym właśnie przypomnieć, jakbyście pisali jakiś challenge do zrobienia dla mnie. Nie podawajcie, broń Boże, seedów. Na seedach nie gram. I nigdy raczej grać nie będę. I nie zapomnijcie podać postaci, jaką powinniśmy przy danym challenge'u grać. Także mówię, jak ktoś będzie miał jakiś fajny, kreatywny pomysł, na pewno go wypełnimy i będziemy sobie takie jakieś śmieszne challenge'e grali. Nie wiem, na przykład magi tank, że się leczy i pojawia muchy przy otrzymaniu obrażeń, ma strasznie dużo zdrowia, ale jest mega wolna na starcie, jakiś speed down weźmie. No nie wiem, naprawdę, z czym wy wyskoczycie. Ale pewnie postaram się wszystkie te komentarze przeczytać. Też wam przypominam, jak lubicie serię z Isaaca, możecie zostawić łapkę w górę. Bardzo mnie tym wspieracie i bardzo wam za to dziękuję. Curse of the Lost. Znowu nam się trafiła klątwa. Nie wiem, co jest ostatnio z tymi klątwami. W ostatnim odcinku chyba ciągle się nam klątwy trafiały. Dziesiątka nam się trafiła. Super. Dwa pokoje z rzędu trafiły nam się lepsze coiny. Najpierw piątka, potem dziesiątka. Mamy teraz masę kasy, możemy wejść do sklepu. Jakbym chciał rerollować, to muszę wziąć, co tam jest. Zobaczymy, co mamy w naszym treasure roomie. Daddy Longlegs, to jest fajny przedmiot, wezmę go, nie będę go rerollował. Na razie z tego challenge'a to w ogóle nic się nie dzieje, bo nic nie zrerollowaliśmy. Ale na razie nie było takich wymagań. Ale też mam nadzieję, że nie będziemy dostawać ciągle jakichś dobrych przedmiotów, bo tak naprawdę nasz challenge byłby bezsensowny, bo nie musielibyśmy w ogóle nic zmieniać. Ciekawe, co moglibyśmy złego dostać w Devil Roomie, żebym nie chciał tego wziąć po zrolowaniu na przykład. To jest przedmiot aktywny, więc go nie bierzemy. Ten przedmiot jest niezły i go weźmiemy. Też nie wiem, jak miałoby działać rolowanie w sklepie. Tam są często dwa przedmioty i dwa przedmioty byśmy rolowali. Który przedmiot wybieram, jak mam kasę tylko na jeden po zrolowaniu? Nie wiem, ten gorszy, żeby było trudniej, czy ten łatwiejszy, bo mam wybór? Nie wiem, naprawdę nie wiem, jak to działa. To tak naprawdę nie jest jakiś specjalnie duży challenge, tak jak mówiłem. Wymyśliłem go tylko na poczekaniu. Przypomniał mi się, jak niektórzy tak grali, z uwagi po prostu na to, żeby wam o tych challenge'ach powiedzieć i jakiś tam przykład dać. Idziemy na walkę z bossem, Fistula. Boss, którego trochę nie lubię, szczególnie w tym pokoju. To ułożenie pokoju nam trochę pogarsza sprawę, ale Daddy Longlegs jest bardzo dobry na Fistule. Bo oprócz rozwalenia segmentu, rozwala od razu wszystkie te larwy, które się z tego segmentu pojawią, więc naprawdę bardzo fajny przedmiot. Nie lubię tego przedmiotu, a co mamy w Devil Roomie? Dwa przedmioty, które bierzemy. Oczywiście. I przedmiot, który zmieniamy. Bez różnicy, w jakiej kolejności weźmiemy. A nie, jest różnica. Gapi Spał powinniśmy wziąć pierwszy, bo możemy zrobić coś takiego teraz. I wziąć Inkubusa za jedno serduszko zamiast dwa. I zmieniamy łapkę. I tak bym przedmiot wziął. Jak na razie, serio. Nie ma na co narzekać. Jest mały Steven, przedmiot, którego brać nie będziemy. Mamy baterię na tym piętrze, z tego co dobrze pamiętam. I zmienimy małego Stevena na jakiś inny przedmiot. To jest akurat walka z bossem, więc z walki z bossem, no bądź co bądź, zazwyczaj przedmioty są dobre. Tam są tylko przedmioty pasywne. Jeżeli jedynie tam specjalni bossowie zostawiają przedmioty aktywne. Raczej nic złego nam się trafić nie może, no to naprawdę. Nie wiem, jaki zły przedmiot w walce z bossem nam się mógłby trafić. Ten na pewno zmieniamy. Bloodclot, spoko, damage up, range up, tylko z jednego oka, ale i tak to jest bardzo fajny przedmiot, lecimy na kolejne piętro. Ale mamy na razie naprawdę niezłe przedmioty. Jakbyśmy jeszcze na pierwszym piętrze zmienili Bumfrienda na coś innego. Ciekawe, co innego moglibyśmy dostać. Glatoni, bardzo fajny boss, raczej łatwy. Serduszka wyleciały zupełnie niepotrzebne. Speed up. Strasznie mi zależy na speed upie, serio. Bez tego speed upa gra będzie dosyć ciężka, tak mi się przynajmniej wydaje. Jest dosyć ciężka. Mamy świetne statystyki, mamy fajne obrażenia. Genialne familiary, Incubus, Daddy Longlegs. Tylko kurde, ta szybkość poruszania się. Trudno się unika strzałów przeciwników. Na razie tego nie widać, bo zabijamy większość zanim nas w ogóle strzeli. Ale na późniejszych piętrach to będzie naprawdę niefajne.
Kurde, serio, robię taki challenge. Musimy brać, jeśli chcemy coś zmienić, a nam się trafiają same dobre przedmioty, nie musimy nic zmieniać. To jest niby pech, nie? Szczęście w nieszczęściu. Ale właśnie tak myślałem, że będzie, kurde. Będę dostał same dobre przedmioty i będę pisać, Ryfek, to w ogóle nie jest challenge. Dwa bardzo złe przedmioty, o mój Boże, jak ja się cieszę, że my to widzimy. Spójrzcie na to, to jest Cursed Eye, przedmiot, którego nienawidzę. Przedmiot, którego nigdy bym nie chciał wziąć. I przedmiot, którego dzięki Bogu nie musimy wziąć, ale jakby nam się trafił z Rirola, no musielibyśmy go wziąć, niestety musielibyśmy go wziąć. Wracamy się do tego pokoju, zmieniamy te przedmioty. Do wyboru mamy dwa. Obydwa są na plus, więc weźmiemy po prostu ten lepszy, weźmiemy kolejny Tears Up. Bardzo fajnie. Co też tak naprawdę złego moglibyśmy dostać na przykład w walce z walce z bossem w Devil Roomie. Czy są złe przedmioty w Devil Roomie? Znaczy jest na przykład ten Missing Page. Przedmiot, który jest prawie bezużyteczny, ale on nie jest zły. On po prostu nie jest dobry. On nie jest negatywny. O, w tym sensie. To powinienem powiedzieć. A my nie mamy baterii, nie mamy ładunku na naszym przedmiocie aktywnym na walkę z bossem. Kurde, szkoda. Co możemy zrobić na tym piętrze? Możemy wejść do sklepu za pomocą bomby. Wydaje mi się, że to jest lepsza wersja jak wejście za pomocą kluczyka. Dobra, może nam się trafi bateria z tej torby. Jest, bateria nam się trafiła. Na potencjalny Devil Room reroll mamy. Karta Stars przeniesie nas do Treasure Roomu na następnym piętrze, jeżeli będziemy chcieli. A BFF zwiększy obrażenia naszego Inkubusa jeszcze bardziej. Bardzo fajnie, naprawdę. Genialne podejście nam się trafiło. Nie ma tu w ogóle żadnego gadania o jakimś challenge'u. Speed up bardzo bym chciał dostać z walki z bossem. Bighorn, niefajny boss, strasznie ma dużo zdrowia, ale no spójrzcie co my z nim robimy. Dla nas nie ma teraz bossa, który ma dużo zdrowia, każdy pada mega szybko. Jest walka, walka z bossem, Devil Room. Dwa przedmioty, których nie chcemy brać i... No i teraz tak, jak przedmioty zmienimy, musimy je wziąć, nieważne jakie będą. Będziemy mieć naprawdę mało soul heartów. Ale musimy to zrobić. Nie chciałbym ich brać. Naprawdę nie chciałbym tych przedmiotów brać. Są naprawdę mega słabe jak dla mnie. No, te bomby niby nie są najgorsze. Mogłem wziąć HP'a przed wejściem do tego pokoju, ale no nic. Liczyłem na coś ciekawszego. Całe piętro. Nie idę do Curse Roomu. Te bomby nie są najgorsze, ale Sister Maggie, serio, płacić za to 3 soul hearty to jest po prostu rozbój. Możemy... Plushy chcemy wziąć? Chcemy wziąć. Łatwiej się będzie celowało z dodatkowymi familiarami. Możemy sobie wejść do tego pokoju. Złota skrzynka, może tam pójdziemy. W ogóle te bomby są naprawdę takie zło. To jest bomba z przyczepionymi do siebie gwoździami i innymi rzeczami. Może wam powiem taką historię. Mam znajomych, którzy bardzo lubią petardy różnego rodzaju, tym podobne rzeczy. Jak to wiadomo, znajomi z gimnazjum, więc jeszcze mieliśmy mniej lat. Bardzo te wszystkie bomby lubili. I postanowili, że zrobią petardę. Znaczy zrobią petardę. Wzięli petardę mocną. Obwiązali ją gwoździami. Obwiązali to wszystko taśmą i wysadzili. Dzięki Bogu byli na tyle mądrzy, żeby się schować za drzwiami. Ale drzwi nie wyglądały dobrze po wybuchu, więc uwierzcie mi, nie róbcie żadnych takich głupich rzeczy z petardami, bo to jest masakra. Raz wysadzili router. Router miał w sobie taką stalową płytkę. I ta płytka po eksplozji przeleciała jakieś pół metra obok jednego z moich znajomych. Także naprawdę blisko nieszczęścia. Nie bądźcie tacy głupi i nie róbcie takich błędów jak
niektórzy ludzie. Dark One bardzo... raczej fajny boss. Kiedyś go bardzo nie lubiłem, uważałem, że jest trudny. Dziś uważam, że jest dosyć łatwy. HP sobie zmieniamy i bierzemy... Matchbook. Szczerze mówiąc, jeszcze raz bym ten przedmiot zmienił, bo nie jest jakiś specjalnie dobry, ale no nic, musimy wziąć. Co mamy, to mamy. Speed up. Strasznie liczyłem na tego speed upa. Jakikolwiek speed up jesteśmy ustawieni, chyba już nawet do końca gry. Takie obrażenia i tirsy bez problemu nas do końca gry wyciągną. Incubus z BFF-em zadaje chyba dwa razy większe obrażenia jak my, więc tak naprawdę strzelamy, jakbyśmy mieli tirsy jakieś 18. Trzy razy większe obrażenia zadajemy łącznie. Tu nic nie ma ciekawego do kupienia. Moglibyśmy zrolować te przedmioty za pomocą maszyny, ale po co, jak i tak nie mamy kasy, żeby cokolwiek kupić. Idziemy na tym piętrze jedynie do treasure roomu, do którego wejdziemy jeszcze za pomocą kluczyka. A Stars... wow, zaltabowało mi grę. A Stars zostawimy sobie na piętro następne. Katakumby 2. Tak, potem będziemy mieć depcy. Znowu mi zaltabował grę. Nie wiem, co się dzieje. Dwa razy dziennie mi musi program fullscreenowy alt-tabować. Dziwny ten Windows. Efekty na bomby? Znowu? Więcej bomb, kolejny efekt na bomby, ale to nie jest jakiś specjalnie dobry efekt na bomby, szczerze mówiąc. Mamy dwa przedmioty do wzięcia, więc jakiś wybór niby mamy. Mamy strasznie dużo również baterii. Nawet nie marnujmy tych baterii. Nie marnujmy tych baterii. Nie mam więcej reroli, bo nie mogę więcej rerolować tych przedmiotów. Weźmy tą baterię. Idziemy do treasure roomu. Zobaczymy, co nam się trafi i wybierzemy mniejsze zło. No, mniejszym złem bym tego nie nazwał, bo to jest po prostu bardzo dobry przedmiot. Sacrificial Dagger. Szczerze mówiąc, zmieniłbym go jeszcze raz, jakbyśmy mieli rerola. Ale na pewno nie czuję się źle, biorąc go. Bo wydaje mi się, że BFF zwiększa jeszcze jego wielkość. Także naprawdę bardzo fajny przedmiot. Ale mając tyle reroli, mając dwa przedmioty w treasure roomie, moglibyśmy trafić coś lepszego. Wiecie co, Starsu użyjemy, żeby nie utrzymać obrażeń na tym, w tym curse roomie. Secret room mamy, a w nim nic fajnego. Z ciebie tak nic nie może wylecieć, po co my ciebie w ogóle strzelamy. Idziemy na kolejne piętro, naładowany mamy nasz przedmiot aktywny. W sklepie nic nie kupimy, bo nie mamy kasy. Do boss challenge roomu nie idziemy, bo mamy mało zdrowia. Lecimy na kolejne piętro. Serio, strasznie zwaliłem, że przed wejściem do devil roomu nie wziąłem tego HP upa. Jakbyśmy wzięli HP upa, byśmy mieli teraz zdecydowanie więcej zdrowia. No nic, mówi się trudno, lecimy na kolejne piętro. Też, że taki kurde słaby devil room się trafił, strasznie dużo zdrowia na tym straciliśmy. Curse of the Labyrinth, nie lubię. Bardzo nie lubię, przez to straciliśmy jeden sklep i jeden potencjalny devil room. Jak się na tym piętrze devil room nie trafi, no słabo, bardzo słabo, no ale mówi się trudno. Mamy już pierwszą walkę z bossem, na którą wejdziemy. Mamy na... w ogóle jak strasznie blisko jest ta walka z bossem. Przykolej nas zaraz po niej. Mamy naładowany przedmiot aktywny. Nie chciałbym tego ładunku tracić, więc wejdźmy i od razu sprawdźmy, czy nie musimy przedmiotu użyć. Jezu, jaki ten atak jest posrany. No ale przynajmniej mamy bardzo dobre obrażenia. Po całej walce... to są te strzały odbijające się. One mają strasznie złe synergie chyba, więc ich nie chcę, zmieńmy je. Dobra, to jest przedmiot zły, który można dostać. Zmieńmy go na HP up, serio. Żaden speed up się nie chce trafić. Tyle jest speed upów do wzięcia w walce z bossem, a kurde, żaden się jeszcze na mnie trafił. Słabo, strasznie słabo. Wiem też na pewno, jaki inny challenge możemy zrobić. No, to już byłby bardziej challenge jak dzisiaj, bo tak jak mówiłem, dzisiaj to taki pseudo challenge. Challenge na następny odcinek mógłby być taki, że też gram Isaaciem, też z D6. Ale wchodzimy do pokoju i jeżeli mamy ładunek, zmieniamy przedmiot zawsze. Nieważne co dostaniemy, zmieniamy zawsze przedmiot i zawsze musimy wziąć to, na co D6 nam przedmiot zmieniło.
No, nie fajnie byłoby na przykład zmieniać Brimstone'a na taką Sister Magii w Devil Roomie i musieć ją wziąć. Ale pewnie byłoby ciekawie jak dziś, bo dziś mamy po prostu strasznie dobre podejście. A to jest przedmiot, który zmienimy. O Jezu, nie! W końcu dostaliśmy coś, czego bardzo nie chciałem dostać. Explosivo. Naprawdę bardzo tego przedmiotu nie lubię. Nasze strzały czasem będą się przylepiać do przeciwników. Będą na tych przeciwnikach się zwiększać. Jak zwiększą się do wystarczająco dużej wielkości, eksplodują. Mogąc również nas zranić, więc naprawdę przedmiot beznadziejny jak dla mnie. Co prawda zadaje więcej obrażeń jak byśmy normalnie zadali bez eksplozywu, ale kurde, po pierwsze możemy sami się zranić, po drugie z przeciwników, którzy się chowają na przykład pod ziemią. Po co my tu weszliśmy? Z przeciwników, którzy się chowają pod ziemią, nasze strzały spadają, więc zadajemy im mniej obrażeń. Naprawdę strasznie tego eksplozywu nie lubię. W takich dużych pokojach i na bossach, którzy się nie chowają, jest jeszcze znośne. Na bossach, którzy się chowają i małych pokojach nienawidzę. Naprawdę nienawidzę tego przedmiotu. Jeszcze jak dostaniemy Fire Mines, to po prostu będziemy pogrzebani. Gdzie są nasze treasure roomy? Żadnego jeszcze treasure roomu nie znaleźliśmy chyba. Tak, żadnego treasure roomu nie znaleźliśmy. Ale przynajmniej mamy baterię dostępną, więc moglibyśmy ją użyć. Star Key. Za darmo mamy wejście do sklepu. Moglibyśmy ją użyć, jeżeli chcielibyśmy zmienić obydwa przedmioty w treasure roomach. I znowu was muszę przeprosić, ale słuchawka mi szwankuje i to ostro. A dziwnie się gra, słysząc tylko na lewe ucho. A tu mamy kolejną baterię, w ogóle jej nie widziałem. Tak więc mamy dwie baterie, więc... O Jezus Maria. Szukam treasure rooma, treasure room jest pod nami. O czym mówiłem? Zapomniałem. Nieważne. Przedmioty słabe? Przedmioty również słabe. Nie wiem, co robi ten przedmiot, ale weźmiemy go, bo wydaje mi się, że jest lepszy od po prostu bomb co cztery pokoje. Ghost Pepper, Flame Tearsy. Mamy ogniste strzały raz na jakiś czas. Okej. Chyba nic specjalnego, ale może być. Idziemy szukać naszego drugiego treasure roomu. Również interesuje nas sklep, głównie z uwagi na przykład Solharta. Jakby nam się trafił Solhart w sklepie, z chęcią bym go kupił. I Solhart jest. Jest stopwatch, który byłby genialnym przedmiotem, ale go sobie ominiemy, i tak nie mamy kasy. To nam się bardziej przyda jak Storki na następne piętra, zupełnie bezużyteczny. Przedmiot, który aktualnie Przedmiot trinket, który aktualnie mamy, zwiększa nasze statystyki, jeżeli nasz przedmiot aktywny jest wyładowany. Dosyć mało przydatne na kostce, szczerze mówiąc. Bo raz na 6 pokoi tylko nasz przedmiot będzie wyładowany. Kostki na dodatek zmieniać nie będziemy, ale i tak bardziej przydatne jak storki, które na następnym piętrze w ogóle nic nam nie daje, bo nie mamy przecież żadnych sklepów do otworzenia. Mamy jeszcze baterię na walkę z bossem i na potencjalny Devil Room. Mamy dwa czerwone serduszka, więc niby dwa przedmioty w Devil Roomie moglibyśmy wziąć. Gorzej jakby w Devil Roomie były trzy przedmioty do wzięcia. Jakby były trzy przedmioty do wzięcia w Devil Roomie, chyba nie moglibyśmy wszystkich wziąć. Na pewno byśmy nie mogli wszystkich wziąć. W najlepszym przypadku trafiłyby nam się trzy przedmioty za jedno serduszko, czyli wzięlibyśmy dwa, ostatni przedmiot zamieniłby się za przedmiot za trzy solharty i bylibyśmy martwi. Tak więc nie możemy zmieniać przedmiotów w Devil Roomie, jeżeli są trzy. Nie fajnie. Chyba że tu nam się trafi solhart, wtedy wychodzimy z jednym solhartem. Solhart się jeszcze nie trafił, kurde serio, 25% szans na solhart z ogniska i się nie trafiło. A Flaming Tears sprawiają, że po prostu ogniem strzelamy. A to nie jest najgorsza rzecz. Ognie są całkiem fajne. Na przeciwników stacjonarnych, jak taki ogień wejdzie, potrafi naprawdę dużo obrażeń zadać. Serio, jeszcze nie znaleźliśmy
naszego treasure roomu. Eksplodowało akurat jak był zasłonięty. Tak bardzo nienawidzę eksplozji. Kolejny kluczyk, na pewno nam się przyda tu. O, może coś chyba jeszcze być. Tak, może być pod tym pokojem jeszcze jeden pokój. I akurat się trafił, strasznie dziwne ułożenie piętra. Bardzo fajne, szczerze mówiąc. Idziemy do treasure roomu. Świetny przedmiot, jesteśmy odporni na bomby. Czyli jesteśmy odporni na eksplozję, eksplozivo. Czyli eksplozivo teraz nie jest aż tak zły. Nadal jest słaby z uwagi na to, że jego strzały spadają z przeciwników niektórych. I wolałbym go nie mieć, ale przynajmniej się nie możemy nim teraz zabić. Idziemy na walkę z bossem. Oczywiście dostaniemy Polaroida, więc go nie zmieniamy. Na Darkroom nie idziemy akurat w dzisiejszym podejściu, bo się trochę boję. Mamy mało zdrowia. I teraz czy dostaniemy Devil Room, czy nie? Tak jak mówiłem, jeżeli dostaniemy Devil Room, nie możemy zawsze wziąć wszystkiego w tym Devil Roomie, bo nie mamy po prostu zdrowia. Chyba że zaryzykujemy, ale wolałbym nie ryzykować. Po walce z bossem mamy Devil Room, 3 przedmioty, Krampus. Dobra, obyśmy dostali Lamp of Call. Jest Lamp of Call, bardzo fajnie, nie zmieniamy tego przedmiotu oczywiście. Bardzo nam się przyda. I lecimy na kolejne piętro. Całe podejście, ani jednego speed-upa, kurde, serio. Ale będę nienawidził jakieś challenge, jeżeli będziecie dawać... zaraz, mieliśmy 2 czerwone serduszka, 3 soul hearty, trzeba to zapamiętać. Będę nienawidził challenge, które będziecie dawać na przykład Magdalenom, na których będziemy startować z małą szybkością poruszania się. Ja nie potrafię grać z szybkością mniejszą jak 1. Z tym 0,8 jeszcze jakoś idzie. Całkiem często mamy taką szybkość poruszania się, więc idzie się przyzwyczaić, ale niższa, o Jezu. No się nie da nic unikać, serio, zupełnie nic. Czym prędzej tylko teraz znaleźć walkę z bossem. Na tym piętrze zupełnie nic nas nie interesuje. Z walki z bossem przedmioty do zrolowania, jeżeli nie będą to damage upy, tears upy albo speed upy. HP upy zupełnie nas nie interesują w tym momencie, mimo że nie mamy dużo zdrowia. Wydaje mi się, że po prostu speed up byłby w stanie zaoszczędzić nam zdecydowanie więcej zdrowia, jak dałby nam jeden HP up. Chyba że naprawdę jakiś potężny HP up w postaci piżamy, ale piżamy już mamy. Więc chyba drugiego takiego dużego HP upa nie ma do wzięcia w walce z bossem. Nie przypominam sobie, aby taki był. Dobra, idziemy w lewo. I miejmy nadzieję, że to jest dobra droga. To nie jest dobra droga. No dobra, pójdę w prawo, sprawdźmy, czy nie ma tutaj przejścia dalej. Jest przejście dalej, dobra. To może być akurat ciekawe. Kluczyk raczej nieprzydatny, a ja powinienem zwracać uwagę na kamienie. Zupełnie na tym piętrze nie zwracałem uwagi na kamienie. A możliwe, że ominęliśmy na przykład jakiś kamień z X-em. No nie, no... Nie możemy go zabić. A ten się nie pojawi, bo... O! Ciągle na nim są eksplozje. Też nie jest droga do walki z bossem, serio. To są właśnie przeciwnicy, z których strzały z eksplozivo spadają. Tu się pewnie... Aha! Chciałem powiedzieć, tu się pewnie pokoje złączą, ale się nie złączyły, czyli przeszliśmy naprawdę masę piętra zupełnie bez sensu. Nic ciekawego nie dostaliśmy. Kluczyk nam raczej nie był potrzebny. Idziemy w jedyną dobrą drogę, w dobrą stronę teraz. I zobaczymy, czy dostaniemy na tym piętrze po raz kolejny Devil Room. Ale czemu mamy 67,5% szansy na Devil Room? Na ostatnim piętrze ten Devil Room nam się trafił, więc teraz powinna szansa być mniejsza. 30 tam coś procent. Możliwe, że dlatego, że to było piętro XL?
Nie wiem, ale jeśli tak, to fajnie. Jakieś tam niby małe wynagrodzenie za to, że nie mieliśmy dwóch szans na Devil Room. Pokój był naprawdę beznadziejny, nie chciało mi się tam walczyć. Był po prostu trudny. Dlatego idziemy dalej. I jest walka z bossem, i jest walka z bossem. Bardzo fajnie. Tylko teraz czy zostawimy reroll na... Kurde, walkę z bossem. Dwa soul hearty? Tak, dwa soul hearty. Czy na Devil Room? No, Devil Room nie dostaliśmy. Tego przedmiotu wziąć nie możemy, nie zmieniamy przedmiotu aktywnego. Dostaliśmy... Polydactyl, który nie wiem co robi. Dostaliśmy kartę Sun i chyba możemy trzymać dwie karty naraz ze sobą. Ale czy to by jest też HP up? Nie, to nie jest ani HP up, ani jakiś soul heart, także słabo. Żadnej statystyki też nam chyba to nie zwiększyło. A nie! Czy my... Nieważne. Chciałem powiedzieć, dostaliśmy potężnego speed upa, ale dostaliśmy speed upa, bo mamy wyładowany przedmiot aktywny. Dlatego tego speed upa dostaliśmy. Kurde, to zwiększenie statystyk z naszego trinketu jest przeogromne. Szkoda, że teraz mamy 100% szans na Devil Room. Znaczy szkoda, no. Fajnie, że Devil Room dostaniemy, ale jeżeli mielibyśmy jakiś słaby przedmiot aktywny, moglibyśmy zawsze tak naprawdę używać go na trudniejszej walce, aby po prostu zwiększyć sobie statystyki. Bomba za dwie bomby z możliwością znalezienia crawl space, spoko. I idziemy w lewo, miejmy nadzieję, że to jest dobra droga. I chyba jest, przejście jest dalej. Sun użyjemy raczej w jakimś trudnym pokoju albo na następnych piętrach, aby odkryć sobie po prostu piętro. Nie dostaliśmy wirusa niestety. Idziemy dalej w dół, tak mi się wydaje, że to jest dobra droga. I chyba jest, ale mówię to po raz drugi, więc na razie nic nie jest pewne. Dużo kamieni, czy nie ma tu czasem kamienia z X-em? Zaraz trzeba będzie rozejrzeć, tylko Boże święty, jak ja nienawidzę tych przeciwników. Daddy Longlegs tam mega pomógł. Kamienia z X-em nie ma chyba. Tak więc idziemy dalej. Dobra, to na pewno musi być droga do walki z bossem, tylko teraz na lewo czy na prawo? Serio, kompletnie nie chcę chodzić po tym piętrze, mamy tak mało zdrowia. Strasznie się o to nasze zdrowie martwię. Mamy po pierwsze mało zdrowia, a po drugie... większa szansa na soul hearty. Po pierwsze mało zdrowia, po drugie... Małą szybkość poruszania się, więc... Serio, jesteśmy w niebezpieczeństwie. Ta żarówka jest fajna na walki z bossem, ale... Nie wiem sam. Na następnych piętrach taki mega dopak na walkę z Isaaciem albo walkę z Blue Baby byłby naprawdę spoko. Może nawet to weźmiemy. 0,5 szybkość poruszania się zwiększona na walkę z Isaaciem albo Blue Baby. Kurde. Serio się zastanawiam. Curse of the Maze mamy w ogóle na tym piętrze, nawet nie wiedziałem. Walka z Eatleaves. Po walce z Eatleaves najciekawsza rzecz, czyli Devil Room. O mój Boże, czemuś tak daleko się trafiło oko. Devil Room gwarantowany. Zobaczymy, jakie dostaniemy przedmioty. Jak będą gówniane, nie wiem, czy nawet będę je zmieniał, z uwagi na po prostu nasze zdrowie. Nie stać nas na wzięcie dużej ilości słabych przedmiotów. A to są słabe przedmioty. Gimpy nie jest najgorszy, ale nie na tym etapie gry. Dobra, ryzyk fizyk. No, tak naprawdę wyjdziemy na zero. Mamy zwiększone obrażenia, zwiększone tirsy. No i weszliśmy na zero, jeżeli chodzi o zdrowie. Teraz tylko wrócić się po tą żarówkę, aby mieć zwiększone statystyki na walce z Isaaciem oraz Blue Baby.
Głównie, no dlatego 0,5 szybkości poruszania się. Zwiększone obrażenia też są fajne. Wszystko inne nas nie interesuje. O, fuck, czemu ja tu wlazłem? Przez przypadek, wyjdźmy to stąd bombą. Nie chcę mieć ładunku. Na walkę z Isaaciem się przyda, na walkę z Blue Baby się przyda. I tak po tych walkach nic nie mamy do zmieniania. Po walce z Blue Baby kończymy podejście. No i na pierwszy pokój w... A właśnie, nie będziemy mieć od razu Riola na przedmioty w DCS. I na DCS będzie ciekawie, bo dostaniemy 4 przedmioty. Wszystkie możemy zmienić i wtedy wszystkie musimy wziąć. No, przedmioty na DCS to będzie chyba najciekawsza rzecz jak na razie w tym podejściu. Tego nie robimy. Sam zostawię na D-chest. Tak mi się wydaje. Odkryte piętro na D-chest jest strasznie dużo warte. Priestess. Nie pamiętam, przy którym bosie nie powinniśmy tej karty używać, bo wiem, że przy którymś bosie to atakuje nas. Wydaje mi się, że przy walce z szatanem, ale... No, nie wiem, wolę nie ryzykować. Stars nas przeniesie do losowego pokoju. Możliwe, że jesteśmy... Uho! Bliżej walki z bossem. Znaczy się bałem, że eksplodujemy od tych przeciwników. Zapomniałem, że jesteśmy odporni na eksplozję. Nie jesteśmy bliżej walki z bossem. Musimy się teraz cofać. Do Curse Roomu oczywiście nie wchodzimy. Byśmy stracili 2 soul hearty. To jest dla nas zdecydowanie za dużo do straty. Headless Horseman. Boss łatwy. Ułożenie pokoju niefajne. Te kamyki mega są upierdliwe. Monstro dwójka, też niefajny boss. Przestraszony na dodatek. Przestraszony monstro to chyba jeden z gorszych przeciwników, z jakim możemy walczyć. Dlatego tak bardzo nie lubię efektu strachu na bossach. Przemyt naładowany. Moglibyśmy niby go użyć, ale nie wiem ile nam zostało do walki z bossem. Katedr uwielbiam za to, że strasznie łatwo jest zobaczyć kamienie z X-em. Jest Solheart, świetnie. Serduszko nam dał Bumfriend. Serduszko zupełnie nieprzydatne. To jest niefajny pokój. Ale łatwo, ładnie się ułożyły te duszki. Nie pamiętam, jakbym ten pokój widział. Serio, chyba pierwszy raz go widzę w życiu. Nawet na let's playach innych nie widziałem tego pokoju. Tak mi się wydaje przynajmniej. Tu nie otrzymaliśmy obrażeń, dzięki Bogu. Z uwagi na... O, super. Z uwagi na... Hosthat. No i znowu mamy 4 serduszka. Nie fajnie. Bardzo nie lubię walki... z dwoma juniorami. Ale przynajmniej mamy kolejny kamień z X-em. Kolejny Solheart, bardzo fajnie. Bomby mamy całkiem niezłe, więc jeżeli otrzymamy na przykład obrażenia, będziemy mieć na chwilę tą tarczę z Polaroida. Wypadałoby podejść do bossa i zostawić taką bombę mu pod samą twarzą. Na walkę z Isaaciem, o ile nie będzie często się teleportował w trzeciej fazie, eksplozywo może być całkiem przydatne. Tu muszę przyznać, że eksplozywo nie będzie chyba najgorszym przedmiotem. Pokojna oczywiście nie idziemy. O, Bumfriend poszedł. Używamy przedmiotu aktywnego, zwiększamy sobie statystyki, lecimy na walkę z Isaaciem, zobaczymy jak to pójdzie. Zdecydowanie większa szybkość poruszania się, łatwiej nam się unika. Eksplozywo robi swoje, nasze strzały robią swoje, po prostu dużo zadają. No i w tej fazie, żeby strzały z eksplozywo zdążyły po prostu eksplodować, zanim on się teleportuje. Jeden zdąży eksplodować. Reszta po prostu jest nietrafiona. Znowu jeden zdąży eksplodować. No już po całej walce. Ej, fajnie poszło, naprawdę nieźle poszło. Jestem zadowolony. Idziemy na The Chest, zobaczymy jakie mamy przedmioty, zobaczymy czy musimy coś zmieniać. Co to jest? Nie mam pojęcia. Pop. Eyeball Tears. Ale czat! Nasze strzały odbijają się od siebie jak jakieś kule bilardowe. Ale to jest super.
O kurde. To też musimy wziąć. Runeback nam może wykierować to podejście. Ole farzy. Hosthat zablokował nam obrażenia. To jest czadowe z wyglądu, ale zwiększa zasięg naszych strzałów, zmniejsza, znaczy się, zasięg naszych strzałów tak o jakby milion. Więc z tego powodu najlepszym przedmiotem to nie jest. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Spoko jest nam mały pokój na takiego bossa jak właśnie na przykład Blue Baby, ale jak przeciwnik jest daleko... średnie te strzały są. Daygas, Purity, czyli anulowanie klątwy i Soul Heart na pewno nam się przyda. Zwiększone obrażenia od bomb, szczerze mówiąc, też będą spoko, mamy fajne nawet bomby. No i idziemy w stronę walki z bossem. O masakra, co to jest? Nie wiem, albo mi się wydaje, albo te strzały zdecydowanie rzadziej trafiają. Możliwe, że strzały z eksplozivo zostają na przeciwnikach i odpychają każdą łzę, która w tą strzałę z... strzałę, może. Łzę z eksplozivo trafi. Jest tak niefajnie. Zmieniamy przedmioty i musimy wziąć to, co będzie. Dzięki Bogu nie muszę brać przedmiotów aktywnych. Bo nie zmieniamy przedmiotów aktywnych, powiedziałem to na początku. Mi nawet nie wypominajcie, że powinienem to wziąć. Zmienimy to jeszcze raz. O mój Boże, ale byśmy byli w dupie, jakbym musiał wziąć Glass Cannon. Ale przedmiotów aktywnych, tak jak mówiłem, nie bierzemy. W tym challenge'u drugim, w tej drugiej wersji, że zmieniamy wszystko, co zobaczymy i bierzemy to, co dostaniemy po zmianie. Też przedmiotów aktywnych nie bierzemy, no bo to by było trochę bez sensu. Na tym polega właśnie challenge, żeby mieć cały czas D6. Chariot nam się na pewno przyda, AWAS nic nie robi na tym piętrze, kompletnie nic. Ale Chariot jak najbardziej. Wejdziemy w stan Chariot i pozostawiamy trochę bomb naszym przeciwnikom. Chciałem powiedzieć, jeżeli nie otrzymamy obrażeń przez następne dwa pokoje, jestem pewny, że wygramy. Teraz... wydaje mi się, że i tak wygramy, ale ten pokój jest ważny. Tu nie możemy otrzymać obrażeń. Jak w tym pokoju nie otrzymam obrażeń, raczej luźno. Chariot w połączeniu z tymi bombami, z BFF-em na Sacrificial Daggerze, super sprawa. No, tak jak mówiłem, Sacrificial Dagger sam tam tak naprawdę zrobił nam podejście. Do Void nie idziemy, bo wiecie, że nie lubię Void. Poza tym najprawdopodobniej padniemy. A jest już prawie trzecia w nocy, więc wypadałoby, żebym skończył nagrywać. No nic, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie mi się, widzimy w następnym. Prawdopodobnie już niedługo. I tak jak mówiłem, macie jakieś fajne pomysły na challenge? Piszcie i prawdopodobnie takie challenge sobie zrobimy. Jeszcze raz dzięki za oglądanie, trzymajcie się i cześć!